Dzień dobry. Witam serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka Czytania Metodą Sylabową. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania będzie sylaba D. Podczas dzisiejszego odcinka będziemy odczytywać sylaby, wyrazy i zdania obrazkowo-wyrazowe. Będziemy również ćwiczyć analizę sylabową. Jeżeli jesteście gotowi, to łapka w górę, czyli like. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze ćwiczenia. Sylabę D możemy zapisywać na dwa sposoby: małą lub wielką literą. Zarówno ta sylaba, która jest zapisana małą literą oraz ta, która została zapisana wielką literą, brzmi dokładnie tak samo. Brzmi po prostu D. A na wstępie naszego treningu Rebus. Co to takiego? Do sylaby D dodaje ser. Powstaje nam D-ser czyli deser wyklaszcie sylaby w tym wyrazie a czy wiecie jak nazywa się coś pysznego jakiś smakołyk możemy powiedzieć delicje wyklaszczmy sylaby w wyrazie delicje d De lic, je Sylabą D może rozpocząć się wyraz delikatne albo dekoracja. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie delikatne. D, de li, kat, ne. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie dekoracja. D, de ko, raz, ja. Sylabą D. Może rozpocząć się również nazwa zawodu, która brzmi detektyw. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie detektyw. D, de tek, tyf. Sylaba D może również znaleźć się w środku, wewnątrz wyrazu. Na przykład w wyrazie widelec albo wideo. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie widelec. wi d, lec. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie wideo. wi d, o. Sylaba d może się również znaleźć w takich imionach jak Adela, Tadeusz czy Fryderyk. Wyklaszczmy sylaby w imieniu Adela. A, d, La. Teraz wyklaszczmy sylaby w imieniu Tadeusz. Ta-de-usz. Tym razem wyklaszczmy sylaby w imieniu Fryderyk. Fry-de-ryk. Sylaba D znajduje się również w nazwie instrumentu, która brzmi akordeon. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie akordeon. A-kor-de-on. Akordeon. Sylabę d spotkamy również na końcu wyrazu, na przykład wyrazu młode. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie młode. Mło d. A teraz zapraszam Was do odczytywania sylab i wyrazów. Zaczynamy od tych zapisanych kolorem białym. D ma to. Mi, da, te, ta, me, to, mo, de, da. Tym razem sylaby zapisane kolorem czarnym. Ćwiczcie wraz ze mną. Da, ma. Da, ta. Ta, ma. Me, ta. Ta, to. Ma, mo. A teraz odczytajmy wyrazy zapisane kolorem żółtym. Zaczynamy. Mamo, tato, tata, mata, dama, data, mata, tama, meta, tama, tato. Tym razem zdania obrazkowo wyrazowe. Zapraszam Was do wspólnego odczytywania zdań. Zdanie pierwsze zapisane kolorem czarnym: To Mati i Mama. Drugie zdanie zapisane kolorem białym: Mama to dama. Teraz zdanie zapisane kolorem różowym: Mama ma kapelusz. Zdanie zapisane na żółto: Mati ma czapkę. Tym razem zdanie zapisane kolorem zielonym. A to tata i Ada. I kolejne zdanie. Tata ma aparat fotograficzny. I zdanie ostatnie. A Ada ma pieska. Teraz proponuję, żebyśmy raz jeszcze odczytali zdania, ale w szybszym tempie. Zaczynamy. To Mati i Mama. Mama to dama. Mama ma kapelusz. Mati ma czapkę. A to tata i ada. Tata ma aparat fotograficzny. A Ada ma pieska. Moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszy trening czytania z sylabą D. Mam nadzieję, że przebiegł Wam wyśmienicie i nie mieliście z nim żadnych problemów. Jeśli tak to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Życzę Wam miłego dnia, żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny odcinek i spotkanie z kolejną sylabą. Buziaki dla Was. Hej.